Cześć, witajcie w dzisiejszym odcinku. Chciałbym wam przedstawić mój nowy nabytek w kolekcji radioodbiorników polskich. Jest to magnetofon ZRK model RM121 wersji A. Magnetofon posiada napisy w języku francuskim, kieszonka koloru czarnego. Co ciekawe, magnetofon posiada fabrycznie przystosowany zakres UKF-u górnego już. Z ogólnej wizji samego magnetofonu wiem już, że magnetofon ma problemy z odtwarzaniem kaset, prawdopodobnie zębatki są skruszałe, więc są do wymiany, jak również brak anteny w radioodbiorniku, więc też będzie trzeba ją wymienić. Na chwilę obecną jedyne, co możemy sobie sprawdzić, to sprawdzimy, czy radio posiada prawidłowo zestrojony zakres FM za pośrednictwem naszego generatora, który już mamy wstępnie ustawiony. Sprawdzimy, czy magnetofon stoi w częstotliwości. Tak więc zapraszam do oglądania. Perspektywy najwyższe. Jeśli spektakl. Na nas i... aktywne. I 12. Dobrze zaplanowali dającą na których Thank you.
Jak widzieliście z prezentacji, niestety zakres górny FM-u nie stoi w pełni w podanym zakresie, który tutaj mamy przedstawiony na tabliczce, czyli od 8,8 do 108. Niestety radio stoi w zakresie od około 90 MHz do 102,2 MHz, więc niestety jest to tylko i wyłącznie wycinek zakresu górnego FM. Tak więc w najbliższych odcinku postaram się przedstawić wnętrze odbiornika, jak również zaczniemy dokładnie dostrajać radioodbiornik do głównego tutaj naszego górnego zakresu FM. Tak więc dziękuję za uwagę i pozdrawiam.